imię Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Witam Was bardzo serdecznie z Kościoła Ewangelickiego w Mrągowie, a chcę to czynić słowami haseł dnia dzisiejszego, które znajdujemy w książce z Biblią na co dzień w naszym codziennym przewodniku czytań biblijnych. W psalmie 106, wierszu 3 tak czytamy. Błogosławieni, którzy strzegą prawa w każdym czasie, wykonują sprawiedliwość. Zaś w pierwszym liście Jana, w 2 rozdziale, 17 wierszu jest tak zapisane. Świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Błogosławieni, szczęśliwi są ci, którzy przestrzegają prawa, a więc woli Boga, którą On objawił chociażby poprzez nadanie dekalogu, ale także objawił w Synu swoim Jezusie Chrystusie. Czym jest zatem Boże prawo? Kiedy słyszymy o prawie, to z jednej strony myślimy o sobie, jako tych, którzy mają pewną uprzywilejowaną pozycję. Mogą korzystać ze swoich praw. Zwykle chcemy z tych swoich praw korzystać, bo one gwarantują nam pewną swobodę, pewną wolność. Z drugiej jednak strony, pojęcie prawa może dla nas wybrzmiewać też jako zbiór pewnych ograniczeń, które nie pozwalają nam na wszystko, w pewien sposób nas ograniczają. I bardzo często potrafimy traktować to jako ograniczenie naszych wolności. Musimy jednak dostrzec, że tak nie jest, bo za ograniczeniem naszego prawa bardzo często idzie ochrona wolności drugiej osoby. Apostoł Paweł pisał w pierwszym liście do Koryntian, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Jako człowiek mogę przekraczać pewne wytyczone granice, bo bardzo często od przekraczania granic zależy rozwój. Jednak nie zawsze przekraczanie granic wiąże się z dobrem ludzkości, z dobrem drugiego człowieka, gdyż często godzi w dobro innych ludzi, innej jednostki ludzkiej. Spoglądając na Adama i Ewę w raju, też możemy powiedzieć, że Ewa sięga po zakazany owoc i przekracza wyznaczoną przez Stwórcę granicę. To samo wydają się czynić również budowniczowie wieży Babel. Bóg nadał swojemu ludowi przykazanie. On mówi do nich: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Bóg chroni mnie, chroni ciebie, chroni nas przed naszymi pożądliwościami. Bóg mówi: nie pożądaj tego, co jest bliźniego twego, nie nastawaj na jego dom, rodzinę, majątek. Niech twoim pragnieniem nie jest wyrządzanie krzywdy sobie i innym. Pan Jezus mówi: nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Dietrich Bonhoeffer, pisząc o drogiej i taniej łasce, dotyka
dotyka, tak mi się przynajmniej wydaje, że bardzo mocno dotyka również problemu prawa i sprawiedliwości. Bo pójście człowieka za Chrystusem nie może ograniczać się do Ewangelii zwiastującej jedynie odpuszczenie grzechów. Ale to pójście za Chrystusem powinno mieć wymiar również praktyczny, powiedzmy codzienny, bo jedynie wówczas mogę jako człowiek odkrywać, jak bardzo potrzebuję Zbawiciela, bo sam nie jestem w stanie iść dokładnie po Jego śladach. Nie jestem zdolny do wypełniania Bożej woli. W ten sposób mogę jedynie odkryć, jak bardzo potrzebuję usprawiedliwienia, bo sam z siebie, co najwyżej, próbuję być sprawiedliwym. Próbuję, a nie jestem. Usprawiedliwieni krwią Chrystusa, starajmy się iść po Jego śladach. Amen.